Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. Kolejny odcinek programu Followers. Moimi gośćmi byli już modelki, modele, youtuberzy. Dzisiaj u siebie goszczę artystkę, Saszę Strunin. Cześć Sasza. Cześć wszystkim. Cześć. Przyniosłeś dziś do mnie swoją płytę, nową płytę, którą wypuściło kilka miesięcy temu Polskie Radio. Myślę, że nie tylko ja, ale też twoi fani, jak i nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, o czym jest ta płyta i jaki ma główny przekaz. Agencja Polskiego Radia wydała mój album Woman in Black kilka miesięcy temu. I Woman in Black to zupełnie nowa ja, jest to pewien symbol, jest to kobieta silna, kobieta, która coś już w życiu przeżyła. Każdy z tych utworów opowiada jakąś historię o moim życiu i z tego później Gary Gutman, który jest moim mentorem, moim producentem tej płyty, jest również autorem tekstów i piękne słowa poezji ubrał po prostu historię mojego życia. Co cię natchnęło do tego, żeby zerwać, mogę chyba tak powiedzieć, że zerwać z tym starym wizerunkiem Saszy i wejść w zupełnie coś nowego? Nie było niczego takiego konkretnego. Myślę, że po prostu życie mnie zmieniło. Zmienia nas wszystkich. Myślę, że to jest całkiem naturalne, że po prostu robimy różne rzeczy, dorastamy, dojrzewamy i nie ma takiego przełomowego momentu. Było ich bardzo wiele. Pójście na Akademię Sztuk Pięknych, jestem fotografikiem. Moje serce było jakby po jednej stronie, a nie miałam, nie że odwagi, ale po prostu nie poznałam odpowiednich ludzi, którzy mogliby mi pomóc zrealizować te marzenia. Ten program w ogóle ma założenie takie, że chcemy pokazać młodym ludziom, że social media oczywiście są ważne, natomiast nie są typowo naszym życiem. Każdy niech sobie żyje jak chce, jeżeli przynosi to komuś super szczęście i to, że obserwuje innych ludzi, to jakąś tam radochę przynosi im, czy nie wiem, właśnie. Ciężko jest mi powiedzieć, ja też wiele osób obserwuję. Że staram się oczywiście obserwować ludzi, którzy coś jednak czymś się zajmują i mają jakiś talent i robią po prostu coś konkretnego. No bo o to chodzi w życiu. Jakby zabrać ten telefon młodym ludziom, nie młodym, nie będę brać młodych ludzi, jakimkolwiek człowiekowi i powiedzieć, jest premiera w teatrze, można pójść na nową operę, ale zabieramy ci telefon. To tak, czy ty sam swoimi oczyma będziesz chciał to doświadczyć? Przejdźmy może teraz, Sasza, do programów typu reality show. Co w ogóle kieruje ludźmi, że do takich programów idą? Co kierowało tobą te kilkanaście lat temu? No nic się kierowało. To właśnie to bardzo prosty temat. Byłam wtedy... po pierwsze, oczywiście byłam bardzo młodą osobą, po drugie miałam taki kontrakt po prostu z moimi ówczesnymi producentami. Ja miałam do wyboru wtedy, to pamiętam akurat, taniec na lodzie, taniec z gwiazdami chyba, czy taniec na lodzie, właśnie Big Brothera. Tak czy inaczej, wtedy miałam 17 lat, byłam przed maturą i pomyślałam sobie, no fajnie, że muszę coś takiego zrobić, jednak mam wizerunkowy kontrakt i jeszcze tam miałam chyba na 5 lat czy 6 lat, miałam wtedy 17 lat, czyli właściwie to były 2 lata po podpisaniu kontraktu. No nie miałam zbyt tutaj szerokiego wyboru, pomyślałam sobie tak, na lodzie to ja nawet stać nie umiem, nawet tańczyć to w ogóle, co dopiero tańczyć. Teraz tak. Dużo pracy trzeba włożyć też, żeby jednak coś tam w takim programie, prawda, pokazać, nawet w takim tańcu z gwiazdami. Ja bardzo podziwiam tych ludzi, no bo jednak jest to faktycznie jakaś tam praca. No i co? No i mówię o tym szczerze, ja już o tym kilka razy mówiłam, że wybrałam Big Brothera ze względu na to, że miałam nawet w kontrakcie taką rzecz, że mogłam wziąć ze sobą książki. Wtedy oczywiście mnie nikt nie filmował, no bo to jest jakby łamanie regulaminu i tak dalej, no ale każdy tam miał jakieś rzeczy. I to jest nudne, bokserzy, w sumie młoda dziewczyna czyta książki. No nie, no to w ogóle absolutnie nudne.
No i miałam tam lektury, miałam tam, pamiętam, geografię, zdawałam angielski, miałam tam po prostu wszystkie rzeczy. No i się przygotowywałam do tej matury, a nic nie musiałam tam robić. Tam się po prostu siedzi, rozmawia, żyje, je. No, ale jak ktoś to ogląda, no to co ja się będę tam wtrącać? To jak ktoś chce mnie oglądać, że sobie siedzę i nic nie robię, tam jakieś tam tygodnie były, co prawda, jakieś takie, że mniej jedzenia dostawaliśmy, że tu trzeba było wydoić sobie kozę, ale no jakby, no umówmy się, no to nie jest jakiś, prawda, ja myślę, że tak, siedzieć tam można, no bo wiadomo, wiele osób, bo to jest też hipokryzja, wiele osób by przyszło i usiadło w takim programie i sobie ciepły budynek, malutki ogródek, jedzenie dają, fajni ludzie, też związani jednak gdzieś tam z show biznesem, są sportowcy, są ludzie sukcesu jednak, prawda, dostajesz za to pieniądze, ale ja się dziwię tym, co to oglądają, bo być tam i dostać te pieniądze to jest jedno, ale kto to potem ogląda, to jest to sama, jestem w szoku, no ale ktoś to oglądał, ludzie mnie jeszcze z tego kojarzą, to jest w ogóle absolutnie przedziwne dla mnie, bo ja nie wiem, czy ja obejrzałam jakikolwiek odcinek ze sobą. Po miesiącu chyba się z tamtąd zamiksowałaś, tak? Ponad miesiąc tam byłam, tak, bo tam złamany został regulamin, producenci mnie stamtąd wyciągnęli, bo faktycznie miało być tak, że miałam tam być na czas nieokreślony, ponieważ miałam nagrania w Amsterdamie, takie jakieś dżingle. I tam był zawarty w kontrakcie właśnie, że jakby co to dostanę telefon, wejdę do pokoju zwierzeń i porozmawiam z producentem, menadżerem i po prostu będę musiała wyjść. No ale nikt do mnie nie dzwoni. Mija jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, mówię, no dobrze. I się okazuje, że po prostu nie mam kontaktu ze światem zewnętrznym. Nawet zaczynam pukać sam do tego pokoju, mu się pytać, czy może, nie wiem, że może jakiś pracownik do mnie nie dzwonił. No i w końcu musiała policja przyjść i mnie stamtąd zabrać. Także tak to się skończyło. Może i dobrze. Temat, który mnie intryguje. Wiem, że tego pewnie nie lubisz, ale muszę zadać ci to pytanie. Po Big Brotherze była okładka dla CKM-u, tak? Czy nie żałujesz teraz, że odkryłaś pewne karty, i straciłaś kartę przetargową dla mediów? Właściwie to ja tam nic takiego nie pokazałam, bo ani piersi, że już tak mówimy, wiesz, ani, broń Boże, nic więcej. Powiem ci szczerze, te sesje, które są teraz tam, nie wiem, czy nie są, są odważniejsze, nawet powiem to ci fakt. Raz, są odważniejsze, poprzykrywane, powiem ci, piersi, pupa. Powiedz mi teraz szczerze, czym to się różni od tego, co ja zrobiłam w stroju kąpielowym, mając 18 lat? Po prostu w tej sesji. Gdyby nie to, że to jest, zamieńmy to CKM, zróbmy z tego glamour, joy albo coś tam, to byśmy nawet nie mieli tej rozmowy teraz. Ty byłaś kiedyś modelką. No tak, przez jakiś bardzo krótki czas. Czy ostrzegłabyś się przed jakimiś zachowaniami, czy ruchami na samym początku swojej kariery? Co ty byś przekazała takim młodym dziewczynom? Wiesz, perspektywy modelingu to ja nic nie mogę przekazać teraz, ponieważ ja tam ledwo liznęłam po elit modelu, tego modelingu, tak wiesz, bardzo, bardzo krótko ta moja kariera, jeżeli można nazwać karierą, trwała, ponieważ muzyka zawsze była dla mnie całym moim życiem, moi rodzice są śpiewakami operowymi, więc ta muzyka, w ogóle świat sztuki, dziadek reżyser teatralny, to dla mnie zawsze było najważniejsze. Zupełnie przez przypadek trafiłam do tego konkursu elit modelu i to, co przeżywają modelki, to tylko one doskonale o tym wiedzą, przez co muszą czasami przejść. Ale z perspektywy osoby rozpoznawalnej, znanej. Może wokalistki, może osoby, która też przeszła przez Idola na przykład, chociażby. Chociaż robię muzykę teraz zupełnie, no to jednak jestem tutaj, rozmawiam z tobą, ponieważ nie jestem na ulicy i nie śpiewam jak Edith Piaf, wiesz, w latach 40. Czyli jednak dostosowuję się do realiów współczesnych. Więc ja jestem absolutnie za tym, żeby młode osoby nie bały się tych konkursów, ale też nie za dużo oczekiwały. Myślenie, że to ci jakoś pomoże, to ci stworzy twoją karierę, jest absolutnie złym myśleniem. Absolutnie złym. Wiele osób oczywiście wyszło z tych programów. Program to jedno, to co zrobiły później ze swoją karierą, to jest to, co jest najważniejsze. Tak. Słuchasz swojej muzyki? Żeby się zrelaksować, nie. A czego słuchasz? I nie mogę słuchać swojej muzyki, żeby się zrelaksować, ponieważ przeżywam to bardzo i staram się też odpoczywać, jak wracam do tego. Nie mam takiego dystansu, ponieważ jestem to ja, są to moje historie i ja zawsze do czegoś się tam mogę doczepić i tak dalej. Po prostu jest. Bardzo krytyczna jesteś wobec siebie, tak? Jestem krytyczna, oczywiście. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze. Nie można też przesadzać oczywiście. Trzeba się cieszyć, tak jak mówiłam na początku. Trzeba się starać tak podejść z korzyści i faktycznie cieszyć się z tych rzeczy wszystkich, które do nas przychodzą. Ale no faktycznie, jeżeli chodzi o mój zawód, to oczywiście, że jestem krytyczna. Myślę, że
że większość artystów tak ma. Czego słucham, żeby się zrelaksować? Wiesz co, ostatnio jestem wielką fanką płyt winylowych. Wiem, że to teraz jest taka moda w ogóle, hipsterstwo i nie wiadomo co. Ale faktycznie jest tak, że zawsze ten antykwariat był mi bliższy niż księgarnia. I od jakiegoś czasu u nas na Pradze fantastyczna jest antykwariat Grochowski się nazywa. Dużo rzeczy szukam takich, które lubię, czyli jest to muzyka jazzowo-popowa, soul, blues z lat 40., 50., wszystko to, co wtedy w muzyce rozrywkowej było najważniejsze, Frank Sinatra. Ja, jak ja sobie myślę taką muzykę, no to od razu słyszę My funny Valentine, sweet coming Valentine. Albo wiesz, Liza Minnelli na przykład. Maybe this time I'll be lucky, maybe this time he'll stay, maybe this time for the first time love won't hurry away. Sasza, jedno słowo, które podsumowuje tak naprawdę i kreuje Ciebie w 2017 roku? Siła. Siła. Tylko nie, może nie taka jak u hardkorowego koksu. Siła, wiesz co, taka mentalna. I teraz jest dla mnie bardzo ważny moment, w ogóle w astrologii to jest też bardzo ważny moment, 27 lat, ponieważ raz na 27 lat to znaczy, co każde 27 lat człowiek się zmienia bardzo. I teraz całą tą pracę mentalną muszę wykonać i życzę sobie, abym właśnie była bardzo, bardzo silna. A co oznacza ta siła? Czyli siła w relacjach międzyludzkich, siła w tworzeniu, siła właśnie w sztuce, ponieważ poza śpiewaniem też zajmuję się wizualnymi rzeczami. Robię zdjęcia, robię wideoarty, robię teledyski innym artystom, którzy zajmują się właśnie muzyką, którzy są na początku swojej drogi. Bardzo wspieram takie inicjatywy. Jestem zawsze właśnie, staram się być silna, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I tego życzę też Wam wszystkim, aby być silnym. Sasza, kamera jest Twoja. Myślę, że Twoi fani czekają na to, co chcesz im bezpośrednio przekazać, może jakiś impuls do działania. W każdym razie startuj. Chciałabym, abyście odłożyli czasami telefony, abyście sięgnęli do swoich bibliotek w domach, na pewno macie takie, jeżeli mieszkacie z rodzicami, sięgnęli po książki, które macie wyżej niż w zasięgu dłoni i poczytali, wyszli do parku, objęli drzewo. Wiem, że to jest absurdalne, ponieważ mówię to będąc na YouTubie, aczkolwiek postarajcie się czasami wyłączyć ten internet i spojrzeć, co się dzieje dookoła Was. Może zadzwonić do kumpla, wyjść na kawę lub piwo, jeżeli już jesteście pełnoletni. Także kochajcie się, słuchajcie fajnych rzeczy, rozwijajcie się, nie poddawajcie się, bądźcie silni. Moim i Waszym gościem była artystka, wokalistka Sasza Strunin. I reasumując tę rozmowę, żyjcie tym, co się dzieje w Waszym życiu, nie tym, co nie istnieje w social mediach. Ja już dziś zapraszam Was na kolejny odcinek naszego programu.